Cześć wszystkim! Witam w kolejnym odcinku, to znaczy trzecim, z Dragon Age, początku. I tak, no i kontynuuję dalej przygodę właśnie Xiliama, właśnie naszej tytułowej takiej postaci, właśnie odgrywającej główną rolę. No i w tym odcinku zajmę się właśnie pomocą dla Jovana, w sensie takim, że trzeba zdobyć właśnie tą różdżkę ognia i przedostać się do jego filakterium, żeby mógł je zniszczyć. I właśnie tak sobie rozkminiałem, czy iść do Irvinga i mu to powiedzieć, czy zostawić to w tajemnicy i w ogóle. Rozkminiałem, poleciałem na tą słabszą, znaczy na tą łatwiejszą opcję, żeby Irvingowi powiedzieć, to szybciej dostaniemy różdżkę ognia. Tak, idziemy do Irvinga. Rozumiem, że odprowadziłeś Duncana do jego pokoju. Chciałem, żebyś poznał Duncana. To człowiek wielkiego pokroju. To dobrze. Możemy się... No dobrze. Potrzebujesz... A skąd on to wie? Sądzisz, że o tym nie wiem? Nie zostałem pierwszym zaklinaczem, mając oczy i uszy zamknięte. Gregor mówi, że ma dowody i zeznania naoczne. Gdybym ja o tym decydował... No. Przykro mi, dziecko. Rytuał. O, ciekawe. Co jeszcze o tym wiesz? Tak, na pewno mu pomaga. Czy wiesz coś jeszcze? Podejrzewałem, że Lili powie mu o nadchodzącym. Nie spodziewałem się jednak, że będzie na tyle śmiała, by doniesienie na niego Gregorowi i Templariu, skoro krąg ma ukarać kogoś z własnego grona, spodziewam się tego samego od zakonu. Lili nie będzie chodzić wolno, gdy mój uczeń cierpi. Jeśli wspomnimy o jej udziale, zakon stwierdzi, że została w to wrobiona. Nie, musi zostać złapana na gorącym uczynku. Dobra. Jeśli chcesz przeżyć, musisz poznać zasady i uświadomić sobie, że czasami ofiary są potrzebne. Jovan zostanie wyciszony, lecz również Lili musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Jak dowiedziałeś się o ich planie? Czy ci ufają? No. Doskonale. Mając niezbite dowody przestępstwa, możemy działać. Idź już. Będę czekać przed repozytorium z oddziałem Templ. Dobra. Czyli misja zaktualizowana. Teraz idziemy się przejść do Owena. Żeby różdżka ognia. Witam w należącym do kręgu magazynie przedmiotów magicznych. Nazywam się Owen. Jak mogę... Różdżki ognia służyć mogą do wielu celów. Dlaczego pragniesz otrzymać ten właśnie przedmiot? Oto formularz. Różdżkę wydam, kiedy otrzymam... Okej. No to lecimy do Irvinga, żeby Irving to podpisał. Będzie po prostu łatwiejsze, bo nie chcemy się do tamtej babki pomagać jej z pająkami. No to jest po prostu... Ach... Wróciłeś, czy... Różdżka ognia. Po co ci... Rozumiem. Chcecie w ten... Drzwi komory z filakteriami są opatrzone zaklęciem. Nie jest łatwo. Repozytorium filakteriów ma wspólną ścianę z magazynem ar... Możecie zburzyć ten fragment ściany, żeby dostać. W magazynie spoczywa stare tewinterskie urządzenie. Wzmacnia ono różne zaklęcia. Użyj różdżki. Repozytorium znajduje się głęboko w zak...
Poza tym często słyszy się tam dziwne odgłosy. Artefakt wysyła kontrolowane impulsy energii. Po prostu wy... Jeszcze jedno. Nie sugeruj innego sposobu wejścia. Niech to wygląda na twój pomysł. Okay. Oto formularz z moją pieczęcią. Okej. Okay. Czyli taka łatwiejsza opcja była po prostu lepsza. Okej, okay. No to do Owena. Witam w należącym do kręgu. Wygląd... Oto... Dobra. I teraz do tych... debili. Właśnie, a jeszcze pójdę do Irvinga się dowiedzieć jeszcze, może coś się będzie jeszcze ciekawe. Wróciłeś. Czy plan się nie powiódł? Wierz mi, Ben, pomóż ją. Wyświadczasz kręgowi wielką przysługę. Dobra, muszę już iść. I idziemy do Jovana i... Lili, o, no, dobrze. Także tego, no, różdżka już jest, no, wszystko podpisane i w ogóle, i można z nimi wyruszać. Nie znoszę czekania. Denerwuje mnie. Dobra, mam różdżkę ognia. Szybko się uwin... W takim razie do repozytorium. Okej. Nie, nie mogę zapomnieć, żeby na koniec, no. Dobra, to schodzimy do piwnicy. Będzie łatwo. Oczywiście, że będzie łatwo. Tak. Zejdziemy do piwnicy. Jovan zniszczy swoje filakterium. No i oczywiście zostaniemy przyłapani, tak. A ten nadal twardo trzyma tą tarczę. A ten dalej kmini nad tym ogniskiem. Po prostu śmieszne. Ale okej, tutaj. Do piwnicy. No. Czyli oni będą wiedzieli, jak tam wejść, więc... To wejście nazywa się Drzwiami Ofiar. Powstały z 277 deseczek na cześć pierwszych templariuszy. A. Mają przypominać o zagrożeniu, jakie stwarzają osoby ze skazą magii. Nowicjusze muszą poznać historię kręgu, jeśli mają pracować z templariuszami i magami. Drzwi mogą zostać otwarte tylko wspólnie przez templariusza i maga. Świątynia podaje hasło, które uruchamia znak, a mag dotyka go swą energią, otwierając w ten sposób drzwi. Znak reaguje tylko na dotyk kogoś, kto przeszedł katorgę. Aha, czyli taka alternatywa, no to kurde, naprawdę. Zdobyłam je od templariusza, który niedawno wspólnie z pewnym magiem wchodził do krypty. Sporo wcześniej rozmawialiśmy, chyba ma do mnie zaufanie. Kulen chyba. Po pierwsze, hasło. Miecz Stwórcy Łzy Pustki. No. Hasło tylko przygotowuje drzwi. Teraz musi poczuć dotyk many. Byle zaklęcie, tylko szybko. No, i drzwi otworzone. Drzwi otwarte, przepraszam. A, myślałem, że tam... Masz ze sobą różdżkę? Rozpuść te zamki! Później, jeśli nie zauważył... Daj mi ją! Lili, coś jest nie tak. Nie mogę tu rzucać zaklęć. Nic nie działa! Te znaki w kamieniu... To musi być dzieło templariuszy. Neutralizują całą magię na tym obszarze. Mogłam się domyślić, dlaczego Gregor i Irving mieliby używać zwykłych kluczy do takich drzwi. Bo magiczne nie działają. Jak nie dopuścić do czegoś magów? Wystarczy sprawić, żeby ich moc była całkowicie bezużyteczna. No. No to koniec. Nie zdołamy wejść do środka. Nie mam pojęcia. Prowadzą pewnie do kolejnej części repozytorium. Jakie są szanse, że jest tam inne wejście? Nie. No. Nie możemy się przekonać, dokąd prowadzą te drzwi.
Ale to nie będzie. W takim razie módlmy się, żeby... Pośpieszmy. Okej. Okay. Nie zamierzam się poddać. Tak daleko już dotarłem. La la la. Aha, fajne efekty. O, niedobrze. Przetrwa tylko jeden. Eks dla mnie. Nic nie wyleci z niego. My to lecimy dalej. Tak, to był na razie wstęp do tego, co się będzie dalej działo. No wow, ja też czuję. Proszę, osłaniaj moje plecy. Eks dla mnie. Robi się. No i kaska też wpłynęła. Czyli jest dobrze. Tak, ja co timer mam włączony. Wiem kiedy przestać, kiedy nie. Kufer jest. To tu będzie ciekawe, bo prywatne dokumenty, okej. Okay. No to chyba zwykły śmieć. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, tutaj. Trzeba dalej trochę rozkmić to. Masz za swoje! Jest dla mnie eks poszedł. Jest tak martwy tym ekspem, że... No naprawdę, teraz to... Najważniejsze jest, żeby dla mnie szedł eks, bo jak dla nich by... Bo jak oni by coś zabili, to po prostu by to było strata, bo oni nie będą dali mi towarzyszyć w ogóle w grze, więc... To by byłoby naprawdę... Czekać, kiedy tak, wreszcie tak. Się stąd wydostanę. No. I gitara. Wszystko się potem posprzedaje, bo tak to... Nie widzę tutaj żadnego większego sensu, więc... O, głębinowce. Kurde. Dobrze, że wziąłem pierwsze leczenie. Jeśli tak musi być. No i poszło. Okej. Okay. Także tego już mieliśmy do czynienia z wrogiem wyższego stopnia. Także... No, głębinowce, no nie oszukujmy się, nie są aż takie trudne jak pozostałe potwory, jak, z jakimi się napotkamy. No ale też, no... Robi się. Zobaczymy. O, i level mi nawet skoczył. Właśnie na to liczyłem. No i jeszcze tego trzeba. Wejść właśnie, bo tutaj jak chcesz się znajdują skarby, że tak powiem, ale tak to no jeszcze trochę kawałek został, no jeszcze tutaj ten winkiel i będzie końcówka praktycznie. Ten odcinek będzie chyba dość krótki, jak mi się wydaje troszeczkę, ale to jeszcze się zobaczy, bo to jeszcze nigdy nie jest pewne. Dawaj, 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 dawaj. Malika, dawaj, Malika. Nie podoba mi się. Załatwmy to szybko. I oczywiście eks, kto zgarnia? Kalbador, jak nikt inny. Aha. Myślałem, że coś jeszcze z tamtych wyleci, ale dobra. Zawsze można mieć nadzieję, tak? Będzie łatwo. A tutaj, o Jezu, ja tam gdzieś się robi patrzę. Się. O fuck, nie.
Naprawdę nie wnoszę przemocy. No nie, wcale nie wnoszę przemocy. Który to ma mniej HP? Ten. Jak chcesz. Nie, zakosił mi fraga. Nie wiem, czy się do tego nadaje. Proszę, odsłaniaj moje plecy. Jak chcesz. Może ten Niowan jest taki słaby. Dobrze, że was później rozbiorę. To, no, dostanie mi trochę kasy. Dobrze wiem. Chociaż nie, mam to w ogóle? Smutek Karlatanu. Mam, pałka żniwiarza. Pałka żniwiarza jest w cholerę droga i można za naprawdę dobrą cenę sprzedać, więc... Nie ma potrzeby, żeby ich rozbierać, żeby potem kasę z tego zdobyć. No ale... Będziemy musieli znaleźć inną drogę do pomieszczenia. Lipnej temki. Rozejrzyjmy się po repozytorium. Tak. Jeszcze artefakt. O, ta stara ściana zaraz się zawali. Straty taty. O, pogadamy sobie z tym. Ten posąg jakoś dziwnie wygląda. Skąd ja mam wiedzieć? To magia! To pomieszczenie z magicznym przedmiotem. Witajcie. Hehe. Na oddech stwórcy, czy on coś właśnie powiedział? Jestem esencją i duchem Eleni Zinowi, doradcy Archonta Valeriusa. Za przepowiednie zostałam obrócona w kamień. Przewidziałam bowiem upadek rodu mego pana. Hehe. Nie jestem pewien. Archonci byli władcami Imperium. Już zawsze będziesz stać na progu mej wspaniałej fortecy, powiedział. I powtarzać swoje kłamstwa każdemu, kto tylko będzie przechodził. O jest. Ale mój pan zginął z rąk swych wrogów, a jego niegdyś wspaniała forteca obróciła się w proch. Dokładnie tak, jak przepowiedziałam. No. To posąg Stewinter. Nie słuchajcie go. Władcy Imperium oddawali się wielu zakazanym sztukom. To zła rzecz. Dziecko. Obrócili mnie w kamień i kamieniem się stałam. Wytrwam, aż stwórca powróci. Ja nie mogę. Wieloznaczny bełkot. Może. Ja też tak potrafię. Zapadają ciemności, ale zaprawdę powiadam wam, nadejdzie. Przestańcie z tym rozmawiać. Proszę was obu. Chodź, Jowanie. Ja chciałem jeszcze pogadać z tym posągiem. Weź, wyjdź, Lili. Robi się. Komnata z filakterium jest chyba po drugiej stronie ściany, za tym regałem. Poszukajmy czegoś, co pozwoli nam wydłubać cegły. Sam nie dam rady. Chyba zdołamy go razem. Teraz musimy tylko znaleźć jakiś sposób na pokonanie tej... No. Użyj tego razem z różdżką. Na pewno zadziała. Szybciej. Czas ucieka. Boże, jaki ty w gorącej wodzie kąpany. Człowieku. Ale jabło. To komnata filakteriów. Udało. Musimy szybko odnaleźć filakterium Jowana. Też by się zniszczył, gdyby tu było. Jasne. Jasne. No, dalej! Tego jeszcze trzeba zabić, no on jest trochę bardziej wytrzymały. I bang bang. Wartownik padł. A, nie wiem dlaczego ja spauzowałem grę, ale dobra. Nie wnikam. Naprawdę, nie wnikam w to. Filaktery miłowana. Naprawdę bardzo tego nie widać. To moje filakterium! Udało ci się je znaleźć! Nie mogę uwierzyć, że od wolności dzieli mnie tylko ten flakonik! Taki delikatny!
Tak łatwo można by się go pozbyć i położyć kres jego władzy nade mną. Stałbym się wolny. W wieży kręgu przechowywane są tylko filakteria uczniów. W tym niewielkim pomieszczeniu nie zmieściłyby się filakteria wszystkich magów. Chodźcie, wszystko załatwione. Powinniśmy już iść. Nie chcę tu zas... No. Czyli... no, tak... można podsumować... no... ja wam zniszczę filak... A gdzie ja idę? Po co tam wracasz? Tędy będzie szybko. Myślę, że te drzwi da się otworzyć od środka. No, także tego już Jovan rozbił filakterium, jest wolny w cudzysłowie, a teraz możemy iść na zasadzkę, którą przygotowałem z Ingolfingiem. Udało nam się! Nie mogę w to uwierzyć! Dziękuję! Nigdy no. byśmy... A więc mówiłeś prawdę, Irvingu. Gregor? Nowicjuszka konspirująca z magiem krwi. No to ładnie. Zawiodłem się na tobie, Lili. Jest w szoku, ale w pełni władz umysłowych. Nie jest więc niewolnicą maga krwi. Racja, Irvingu. Nowicjuszka nas zdradziła. Zakon nie pozwoli, by uniknęła kary. A ten tu ledwie został magiem, a już łamie zasady kręgu. On jest niewinny. To był mój pomysł. On jest tutaj z mego rozkazu. Dość! To więzienie dla magów. Nie, proszę, nie! Tylko nie tam! Nie! Nie pozwolę wam jej tknąć! O, jednak jest magiem krwi. Ulala. Na stwórce, magia krwi. Jak mogłeś? Mówiłeś, że nigdy... Przyznaję, zrobiłem to. Myślałem, że stanę się dzięki niej lepszym magiem. Magia krwi to zło, Jovanie. Deprawuje ludzi, zmienia ich. Zrezygnuję z niej, ze wszelkiej magii. Chcę tylko być z tobą, Lili. Proszę, chodź ze mną. Zaufałam ci. Byłam gotowa wszystko dla ciebie poświęcić. Ale nie wiem już, kim jesteś, magu krwi. Trzymaj się ode mnie z daleka. Heh. A to... Wszystko w porządku? Ironia losu. Gdzie Gregor? Wiedziałem. Magię krwi. I pokonał tyle osób. Nie podejrzewałem go o taką moc. Ty się rozczarowałeś. Nikt z nas tego się nie spodziewał. Dobrze się czujesz, Gregorze? Na tyle dobrze, na ile mogę w tej sytuacji. Gdybyś pozwolił mi działać wcześniej, nie doszłoby do tego. Uciekł mag krwi i nie umiemy go znaleźć. Gdzie dziewczyna? Tu jestem, panie. Pomagałaś magowi krwi! Spójrz na tych dobrych ludzi, których skrzywdził. Daruj sobie. Sama potrafię się wytłumaczyć. Konturze, ja zbłądziłam. Byłam wspólniczką maga krwi. Przejmę każdą karę, jaką mi wyznaczycie. Nawet Eonar. Nie chcę jej widzieć. Ciebie też. Byłeś w repozytorium pełnym magii, które zamknięto z jakiegoś powodu. Czy zabrałeś z repozytorium coś ważnego? Mamy więc dodać kradzież. Zabiorę go, jeśli nie masz nic przeciwko. Ale wasze wybryki wystawiły krąg na pośmiewisko. Co mamy z tobą zrobić? Jak już mówiłem, wykonywał tylko moje rozkazy. To ma być usprawiedliwienie? Do repozytorium filakteriów mamy wstęp? Wyłącznie my dwaj! Miałem swoje powody. Nie jesteś wszechwiedzący, Irvingu. Nie wiesz, jak... Konturze, jeśli można. Poszukuję nie tylko magów do królewskiego wojska. Irving pochlebnie się wyrażał o tym magu. Co? Obiecałeś mu nowego szarego strażnika? O jest. Dobrze służył kręgowi. Byłby doskonały.
W naszych rekrutach szukamy poświęcenia. Sprzeciwiam się. Mówisz, że działał na twoje rozkazy, Irvingu, lecz ja mu nie ufam. Muszę zbadać tę sprawę. Będzie trzeba skończyć zaraz. I nie oddam tego maga szaremu strażnikowi. Gregorze, potrzebni są magowie. Potrzebujemy tego maga. Na tym świecie są gorsze rzeczy od magów krwi. Dobrze o tym wiesz. Biorę tego młodego maga pod opiekę i przyjmuję pełną odpowiedzialność za jego czyny. No i gitara. Ten mag nie zasługuje na to, by należeć do kręgu. Dlaczego? Czy nie wynagradzamy służby? Dobrze przysłużył się kręgowi. Masz szansę, o jakiej niewielu nawet marzy. Nie zmarnuj jej. Tak, bądź z siebie dumny. Masz więcej szczęścia. Zapewniam cię, że nie będzie ci brakować okazji do doskonalenia umiejętności. No, bo ten kurde Gregor to jest ponura. Czeka na ciebie nowe życie. Ponurak, że ja pierdzielę, nie? Że tak już to powiem. Udamy się na południe ku ruinom Ostagaru, leżącym na skraju głuszy Korkarii. Ostagar powstał dawno temu, by uniemożliwić dzikim atak na północne niziny. To dobre miejsce na walkę, nawet jeśli w lasach czai się innego rodzaju przeciwnik. Armia króla już kilka razy starła się z mrocznymi pomiotami. Ale to właśnie tutaj horda zaatakuje z pełną siłą. Obecnie w Fereldenie żyje tylko kilku szarych strażników. Wszyscy są tutaj. Plaga musi zostać powstrzymana tu i teraz. Jeśli rozprzestrzeni się na północ, Ferelden upadnie. Duncanie! No. Król Kaelan? Nie spodziewałem się. Królewskiego powitania? A już się bałem, że stracisz całą zabawę. Nigdy bym do tego nie dopuścił, wasza wysokość. A więc potężny Duncan będzie ze mną podczas bitwy. Znakomicie. Słyszałem też, że udało ci się znaleźć obiecującego rekruta. Zakładam, że to właśnie on. Pozwól, że was przedstawię, wasza wysokość. Ten oficjalny ton nie jest potrzebny, Duncanie. W końcu będziemy przelewać razem krew. Witaj, przyjacielu. Jak ci na imię? Miło mi cię rozumiem, że należysz do kręgu maginów. Ufam, że dysponujesz zaklęciami, które pomogą, a mimo to dysponujesz większymi umiejętnościami od pozostałych żołnierzy. Sam fakt, że pozwól, że jako pierwszy powitam cię w Ostagarze. Szara Straż wiele zyska, mając cię w swych szeregach. Wybacz, ale muszę już wracać. Emon chce zagarnąć choć trochę chwały dla siebie. Wygraliśmy już 3 bitwy. Jutro powinno być podobnie. Może nawet zbyt pewny, jak sądzą niektórzy. Prawda, Duncanie? Wasza wysokość, nie jestem pewien, czy plagę można powstrzymać tak szybko, jakbyś sobie tego życzył. Nie wiem nawet, czy to naprawdę plaga. Wokół jest mnóstwo mrocznych pomiotów, ale nie natrafiliśmy jeszcze na ślad arcydemona. Wasza wysokość jest zawiedziony? Liczyłem na wojnę z legend i opowieści. Król wyruszający z armią na upadłego boga. Niestety, rzeczywistość wygląda inaczej. Muszę już iść, zanim Logan wyśle po mnie grupę poszukiwawczą. No. Król mówił prawdę. Wygraliśmy już kilka bitew. Czekajcie. Niektórzy tak sądzą, ale ja się z nimi nie... Pomimo naszych zwycięstw, horda rośnie w siłę. Pewnie ma już nad nami przewagę liczebną. Na pewno stoi za tym jakiś arcydemon. To jednak tylko moje przeczucie. Tak, dobra. Powinniśmy... No to tak, zapiszę sobie grę. I to już jest koniec odcinka, bo już trwa dłużej niż na zaplanowany czas. Ja się z wami żegnam i trzymajcie się, cześć.